Rekordowe dofinansowanie na budowę dróg pozyskały Suwałki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. To 59 milionów złotych. Pieniądze trafią na przebudowę ulicy Sejneńskiej od torów do granic miasta oraz budowę nowych dróg. Przebicia ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami. Przebicia ulicy Leśnej do ulicy Utrata oraz budowę ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej. Ta ostatnia inwestycja pomoże lepiej skomunikować osiedle Kamery. Wkład własny miasta w realizację inwestycji wyniesie 19 milionów złotych. Szczegóły przedstawił dziś na konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Włodarz nie krył, że to rekordowe dofinansowanie w historii miasta. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dla tych wszystkich trzech zgłoszonych projektów dofinansowania właśnie w tej kwocie 59 milionów złotych. To jest, szanowni państwo, rekordowa dotacja, czy też środki finansowe, które miasto Suwałki w ostatnich, nie wiem, 10, czy nawet i większym okresie czasu pozyskały. Ja nie pamiętam, a pracuję tutaj 10 lat i tylko, no już ponad 10 lat, nie pamiętam takich środków finansowych z różnych programów. Prace mają ruszyć jak najszybciej, a ich zakończenie zaplanowano na wrzesień przyszłego roku. Taki czas i zakres prac oznacza prawdziwą rewolucję w infrastrukturze drogowej Suwałk. Takich inwestycji drogowych w Suwałkach nie było w ostatnich latach. To też trzeba dodać o takiej skali, takim wymiarze i takich kosztownych. To oczywiście, jak dołożymy jeszcze do tego budowaną obwodnicę Suwałk, to naprawdę robi nam się tutaj olbrzymi front robót drogowych w naszym mieście.